ej, jak świetnie wygląda ten efekt świetlny, to jest no, głowa mała, nie? No, ale swoją drogą, nie wstrzymujmy. Ja jestem Piero, The Last of Us Part 2, bliżej końca niż początku. Możliwe, że zaraz poznamy finał historii. Dobra. Tory do kurortu. A właśnie, są i tory, ej. Dobra, ale... Właśnie tory, ale czy wagon? Dobra, trzymam. No, oby nie zarażeni. Ej, czyli wygląda na to, że autentycznie można było ich wszystkich pominąć po prostu. Nie, dobra, pozostajemy przy pałce policyjnej. Choć łom, inaczej bym miał wybrać. Pałka policyjna czy łom? Wziąłbym łom. Bezapelacyjnie. W ogóle. Łom wielofunkcyjny plus wykonany z metalu, a... No, pałka policyjna, cholera wiesz czego. Czy wielofunkcyjna? No. Parę zastosowań może bym znalazł, ale... Też bez przesady. Dobra, a to może... O, ulepszmy ją od razu. Zobaczymy, jak się zmieniła, ale... Aha, dokładnie tak jak na miniaturce. Mniej więcej. A w sumie nawet bardziej więcej niż mniej w tym przypadku. O, dobra, może użytek... Ej, czy ja jeszcze w ogóle miałem okazję strzelić z mojego nowo nabytego karabinu z tłumikiem? Wydaje mi się, że tak, ale na pewno niezbyt intensywnie go używałem. Ja pierdziele, gdzie oni ich prowadzą? Gdzie oni ich prowadzą? Ja są wybuchowe strzały. Chyba nie ma co się bawić tutaj w jakieś tam podchody. No jest wysoki ochronglak i jest trochę daleko. No, co, zakradamy się jednak? Znaczy, no, będziesz musiała pieszo. Nie masz konia, nie masz samochodu, chyba nawet nie masz prawa jazdy. No ale to powiedzmy nie jest wymagane w tych czasach. No, a tobie co się stało? Jak? Siema, żywotniki, tu Mackenzie jestem na wolności. Mój mąż umarł, zbierając wasze pierdolone pomidory. Jesteśmy jakimiś samotnymi niedobytkami. Wrócę z innymi. Wasz czas jest policzony. O, ktoś się mści bezpośrednio na żywotnikach? No to jesteśmy sojusznikami w tym przypadku. Bo ja zabijam żywotniki, a ty się na nich mścisz, kimkolwiek jesteś. Dlatego, że aby zdążyła uciec właśnie... Ale nie, tam była mowa o mężu, no to nie, nie, nie. Ale to znaczy jakaś kobieta, po prostu. Tutaj się wybiera w ich okolice i później pojawiają się zwłoki. Coś takiego jak Eli. Coś takiego jak Abby. Au. No, byś nie dostała jakiegoś kopniaka w tym brzuchu, żeby rana się nie otworzyła. No, dawaj, dawaj, dasz radę. Nie wiem, czy kogoś niewinnego nie wysadziłem przypadkiem? Ale cóż, mówić trudno. To co, choć obcas? Coś tam jest. No, ktoś gdzieś na pewno, ale nie wiedzą, że to Eli, nie wiedzą, że tutaj, w tej wysokiej trawie. Ja widziałem gościa w tej bieg. No cóż, jak mnie zobaczy, no to zacznę strzelać, ale... Może uda mi się częściowo chociaż przekraść. No tylko omijam cenne zapasy, jakby co. A może tak tego zabić? Choć nie, oni mają hełmy, to... Ale, z drugiej strony... Podrzucięte gardło? Chyba... Nie ma. Chyba działa tak samo. W przypadku hełmu czy nie hełmu. No i będzie mi widziała, nie? Obrazmy to tutaj inaczej. Chyba, że... Ja no nie widziała, nie wierzę. Dobra, sprawdźmy. No, czyli gardło może zawsze podrżnąć. Chyba, że czy jest hełm, czy go nie ma. To wygląda na całkiem fajną broń. Ale delikatnie uszkodzoną. Nie, dobra, gdzie jest ten drugi koleś? Potrzeba zrobić użytek z pałki chyba. Jest gdzieś tu? Ktoś? I czemu z najbardziej lichą pukawką chodzę? Jak mam przecież to. No ten trochę daleko, jeszcze w hełmie. Do tego. Dobra, ale nie widzieli mnie. A mam nadzieję, że tutaj wszyscy byli winni. Jakoś tam niewinnego nie podstąpiłem tą strzałą.
O, czyli coś widział już. Idzie w tą stronę bankowo. A w sumie może nawet dobrze. Pytanie, jak szybko będzie szedł? O kurde, wraca. Szlak, 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 szlak. Widzisz coś? Nic nie mam. Nic, czyli jeszcze ktoś. Gdzieś jest, oprócz niego. No ale widzicie, podążam jego śladem, może... No i do środka. Tam bezpieczniej. Tam bezpieczniej w środku. No jak co? Podżynam ci gardło. Oj, kto i skąd? Ktoś coś niby gdzieś widział, ale... Kto, co i gdzie? Nie mam pojęcia. Ale słyszę kroki, cholera. I co my tu mamy? Do karabinu? Gdzie już mam max? Łe, to stop, to teraz trzeba będzie wystrzelić. O, gdzie on jest? A tutaj, kurde. Dobra, a widzicie, dalej się skradam, nie? Gdzie? Oj, oj, ale lipa. Też miał pałkę, jakby co? Ale jak ty się trzymasz w ogóle, powiedz mi? Bo krew w większości na tobie jest twoja. No, czy już zmieniać, czy może... Aha, no, dobra, tak zróbmy. Nie, spodobały mi się wybuchowe strzały, autentycznie. O, tu jak najbardziej, to się przyda. Czy warto marnować życzki? No. W sumie... Można by, bo tego mam pełno. Ale mogę się przydać tu, ja bym podniósł teraz tą siekierkę, która tam była wcześniej. Gdzieś dostępna. Gdzie ona była? Nie wiem, cegła może nie. O, tutaj koło tych zwłok. Aha, dobra. I taki make, hop. I zaraz jak tylko raz użyję, naprawimy sobie. W sumie nożyczek już na maksa. Nie, a co mi tam? Jeśli to jest końcówka gry. No i teraz sobie zamienię deskę. No oczywiście. Mhm. Mam ulepszony topór, a zamieniłbym na deskę. No na pewno. Nie, ale stop, stop, stop. To już jest ten okrąglak. Ej, stop, a przypadkiem... No mam nadzieję, że to jest ta sama, a nie lepsza. Nie, ale czy w ogóle będziemy się z nimi bawić? Ej, wszędzie toporki, co oni, kurde, ludziom amputują kończyny? Co jest zgrane? Może kanibale, faktycznie? Co to jest zgrane? Dobra, są łańcuchy. Dobrze, od razu na górę. Ale jeśli kogoś mam tutaj jeszcze spotkać, to właśnie na górze, jeśli już. Dobra, widzę zapasy. Tabletek brak. Nie, chyba nikogo tutaj nie ma. Więc, pozycja stojąca, Ali. O, może i nikogo, ale... Za to jest, to parę śrubek. A przy okazji śrubek, tutaj baławeczka jeszcze. Nie, widzicie, Ali daje sobie radę, mimo rany kłutej gałęzią brzucha. No, dobra, brawo. Oj, tutaj też, kurde, czemu pominąłem? I... Nie mogę ulepszyć mojej turboświetnej nowej broni, ale mogę parę innych. Szybko strzelnąć shotguna, to się w sumie może przydać. Przeładowanie. No, uczyńmy Joelowi ten honor, powiedzmy, i na wspomnienie Joela ulepszmy w pełni przed końcem gry jego broń. Może wpadnie trofeum. Memento Joel, czy coś tam. Niestety nie. A dobra, nic więcej zrobić nie mogę. Ale chyba nie będę musiał. Mam taki zestaw, że chyba powinno wystarczyć. Czemu to? Jak tu 60. No dobra, szybko jeszcze przejdę dół.
O, no właśnie. I do strzelbusi. No i to mi się podoba. Nie, dobra, ale... Nie wiem, w sumie tu mam strzały wybuchowe. Też nieźle. O, kolejne dwie zwykłe. To akurat cieszy. Zresztą wszystkie podniesione zapasy cieszą. Dobra, czyli autentycznie nie ma tu nikogo. Dobra, to gdzieś musi być przejście dalej. Pewnikiem strzelałbym, że będąc na górze mogłem gdzieś zeskoczyć dalej, pewnie za ten płot. Max. Nie, pytanie czego? Butelek, spokojnie. O, może tu? Ja przecież tutaj właśnie, tutaj wszedłem. Nie, dobra, to nie tędy. Ej, ale dobra, tam jest totalnie jeszcze... O! Czy nie lepiej utrzymany budynek, jakby tak się przypatrzeć, bo mają prąd. Dobra, chyba trzeba zacząć do nich strzelać. Wreszcie... Ej, nie wiem, co to było, tabletki? Nie. Nie tablety. O, jest wejście dalej, widzę. Tutaj się pewnie przycisnę. Bankowo się przycisnę. Ej, karta. Świetnie. Sparkfag. Rzućmy okiem. Odwykając jeszcze dalej końcówkę. Właśnie wygląda troszeczkę na złoczyńcę i do takiego tempego z nowych psów. Bo nie zdolny do pełnienia elektryczności, rażenia ogromnymi piorunami. Boi się wody. No, okej, okay, dobra, świetnie. Lecimy dalej. Nie, choć pewnie nie wiem, jeśli tamta część była tylko otwarta jeszcze na przyciśnięcie się, to co najwyżej tutaj znajdę jakieś coś do podniesienia. Ale widzę nawet nie. Dobra, drzwi nie do ruszenia, więc no, sorki, powrót. Ale gdyby nie to, że chciałem zbadać tutaj do końca tą odnogę, ej, moment, to byśmy nie podnieśli tej karty. Czy to było aż takie istotne? Może nie, ale co to jest? Okej, dobra. La mappa de Santa Isabella. El pueblo. Nie, dobra, okej. Mój hiszpański jest naprawdę na bardzo podstawowym, wręcz elementarnym poziomie. Ej, dobra, gdzieś tam dalej muzyka. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu się święci w tej lokacji. Dobra. Jak to Max nożyczek? No nie chce mi się wierzyć. Rurki, łomy, ej, kurde, naprawdę uzbrajają mnie tutaj. Żeby horda przeciwników i to ludzi, bardziej w sumie grzechotniki. I chodzi mi tu o nazwę gangu, nie o węże. Dobra, tam widziałem Max nożyczek, mogę coś z nożyczkami jeszcze? No mogę. I tu, i... Nie, tu nie mogłem, miałbym 5. Ale tu mogę, dobra. Będzie mi brakowało teraz taśmy klejącej. Ale... Zaraz możliwe, że podniosę, albo możliwe, że już mi nawet nie będzie potrzebny. Miałem z tobą tutaj były nożyczki chwilę temu, właśnie dlatego stworzyłem, no, jakby na siłę, o właśnie. Dwie strzały, dobra, wszystko. Wiem, że tu jest ta rozjaśniona część, wiem, ale najpierw ta, która jest ciemna, to pozostaje tajemnicą, skryta za mrokiem. I muzyka z lewej strony dochodzi. Oj, to może tu jeszcze? Nie. No oczywiście chyba spróbujemy górą. Dobra. Teraz kozie śmierć. Wysoki okrąglak. No jest i on. Oj. Ktoś mnie prawie widział, ale totalnie nie wiem kto. On? Co tam się dzieje? Nie, serio, co tam się dzieje? Co on robi z tym kimś? A czy tam... O! Jaki fuks, nie wierzę. Jaki fuks, akurat się odwrócił. Jeszcze trup koło toj toja. Jawnie. Co za kiepska historia żywota tego gościa. Jebane dupki. A, po prostu trzymają ją na łańcuchu. Dobra. To jeszcze nie jest aż tak tragicznie, aż tak źle. No pięknie działa ta broń, muszę przyznać. Naprawdę ślicznie. Dobra, ujrzyjmy jej cierpienia. Oj! Jakiś człowiek chyba jeszcze.
Jeszcze gdzieś. No dobra, no taką dobrą broń. Mogłem po prostu polecieć do przodu, wiecie? A to chyba, że to ona mnie widziała rzekomo. Prawie że. To jeszcze nie tak źle. Ale moment, oni klikaczy też tam mają? Dobra, głównie do tego jej użyłem w cierpieniach, no bo mogłem sobie na to pozwolić. Prosto w łeb. Ej, to by był najlepszy strzał łukiem w The Last of Us Part 2. W moim wykonaniu oczywiście. Ale chyba... Ja trzeba przyznać, że... Aha. Dobra, tutaj jeszcze co mogę, to podniosę. No jak to Max? Kurde, Eli. Niedopuszczalne. Oj. Spokojnie. Kto to był? Ej, to jest koleś zaraz obok, chyba. Był. Już go nie ma. Oj, no to jeszcze fajna wybuchowa strzała. I maczeta. Nie, dobra. Nie skradamy się. Nie ma takiej konieczności w ogóle. Jak ktoś tam pewnie ciut dalej patroluje, albo ciut wyżej? Nie było jeszcze komunikatu, że jest czysto. Tu są sporo miejsca jeszcze. Dobra. Tutaj czysto. O, mogę ciut szybciej. Gdzie? Tam czy tu na górze może? Nie, wydawało mi się, że ktoś tam daleko był. Ej, co my tu mamy? Ej, nawet nie wiem, ale... Czemu ja? Zawsze warto podnieść. Czemu ja się czołgam? Przed chwilą mówiłem, że się nie skradamy. A tutaj to normalnie glebą... ten, brzuchem po glebie. Jeszcze z raną brzucha do tego. No nie rzucaj się tak na brzuch, piechol, kurde. Biedna Eli. O, tam chyba ktoś jest. A tu? Mogę przejść? Przestrzelić łódkę? O, ej, i następnych paru. Cicho, cicho, spokojnie. Już. Panie grzechotniku. Spokojnie. Pokrzyku. No w tym konkretnym przypadku. Zostaje jeszcze paru, jakby nie patrzeć. O. Zabili go! Cicho. Ktoś jest... Nogi, kurde. Zero znajomych się od niego chodzi, tak naprawdę. Pełna masakra. Ała! Ała! Dobra, a i teraz nie dostanie kulki? Słodkie plecy? Co to było? Jak najdalej i... I w wysoką trawę. I już mnie nie ma. Dobra, użyjmy jeszcze jednej. Przypominam, chodzi o Eli. Ale też z drugiej strony. Szukajcie sobie dalej. No szukajcie, a znajdziecie, wiesz jak to mówią Eli. Znowu w gardło. Piechol ty psycholu, nie? Ale naprawdę nie było to ani razu intencjonalne. Nie chciałem nigdy trafić w gardło. A, tutaj poleciała ta strzała. No, jak na moje, powinna przelecieć obok i trafić w gościa już wcześniej, nie? Ale...
Okej, niech będzie. Wszyscy poginęli i zaraz zginiesz też ty, więc... Warto tego rozpaczać. Widzisz same trupy. I chyba rozkazujesz sam sobie, wiesz? Tak przy okazji. Nadmienię. No jest sam, ale ciężko opancerzony. Nie ma co chyba ryzykować otwartej walki, ale w sumie... Z drugiej strony... Mam tutaj... Ale nie potrzebuję... Oj. A więcej ich jednak. No tam jednego widziałem na górze, ale... O kurde, on tu idzie. Co robimy? Staramy się... zajść go. Jakoś. Albo... A może? O kurde! I po wszystkim. Ale ktoś to widział niby, tak? Rzekomo. Aha. No to się kiepsko schowałeś, wiesz? Bardzo kiepsko. Kurde, ale tą broń znosi, jak się serią pruje. W sumie nie jestem przyzwyczajony do broni automatycznych w The Last of Us. No, idziesz, nie idziesz, idziesz, nie idziesz. Ja bym poszedł na swoim miejscu, żeby zginąć. O kurde, dobra, ciężko pancerzony. To może... W ten sposób nawet. Albo jeszcze prościej. Klasycznie nożem przez gardło. No i zaorane po całości. Ja tu miałem chyba coś lepszego, wydaje mi się. Albo nie? Albo już nie miałem, zużyłem. Ładnie poszło. No mam to, mam to, mam to, mam to, mam to. Chyba dużo rzeczy do podniesienia, a ja wszystko na maksa. Ale ktoś jeszcze zasłuży chyba na strzał strzelbą w pysk. Zresztą chyba z tamtej strony kogoś słyszałem. Tak w ogóle. No, tam gdzieś z prawej strony jakiś delikatny właśnie biały ślad widziałem. Martwi nie mają głosu, wiesz? Martwi nie mają głosu. Ulala. Dobra, ale to może od razu. Tak, tu się mylisz. Oj. Oho! Ej, wow, to nie wszyscy. Z dołu? Serio? Wiesz co? Chyba się zostawię, wiesz? No, dobra. Szybko umarła. Bardzo szybko. Aż takiej utraty krwi chyba nie było. No, no, nie musiało być. Dobra, może po prostu szok. Kurde, nie mam nogi. Ja... Może ból? Może omdlenie tylko, a nie od razu zgon. Dobra, czy to jest aż takie istotne? Niekoniecznie. Dobra, hop. Ulepszane, ponaprawiane. I co my tu mamy jeszcze? Oczywiście naboje do shotguna, bo ich tu było pełno, a ja się wystrzelałem teraz. I fajnie było, trzeba przyznać. Raz, i dwa, i trzy, i co, i tyle? No liczyłem na ciut więcej. Strzelby tu leżały i leżały, no właśnie, o. Jeszcze może gdzieś? Nie. Uff. No to lecimy dalej czyścić, bo dalej nie było komendy, że już jest totalnie czysto. Czyli może być jeszcze brudno. W sensie ktoś tu może jeszcze być. Dobra, jak ten basen w ogóle? Skoro już tak sobie biegam dziarsko i fajnie. O, właśnie, rzeczy do podniesienia. Kurde, sobie lepiej było wam urządzić w basenie zagrodę dla zarażonych niż po prostu basen. Napełnić się jakąś wodą, mieć luksus w czasach apokalipsy. Całkiem spoko, nie? Brzmi.
Wiesz, ludzie się martwią o to, czy będą mieli co zjeść, a to masz basen, w którym możesz sobie pływać. Bo wydawało mi się, że słyszałem więcej kroków niż tylko Eli. No dobra, coś do picia może? Nie, nie da się. Ale nie rozwalał. Ej, stop, czy ja dobrze widziałem? Co oglądali? A nie, nieopisana płyta. A kurde, piraci. O, dobra, i już jest dobrze, i już jest fajnie, i już jest spoko. Pełny, prawie. Znaczy no, jeden shotgun w pełni, zapasowych łusek trochę mało, ale za tym nie jest źle, jeśli chodzi o zapasy. O kurde, spora lokacja. A my chyba jeszcze nie jesteśmy w okrąglaku nawet, tylko tuż obok. No, no kochani, no to chyba to jeszcze nie będzie ostatni odcinek z The Last of Us Part 2. Bo chyba będę musiał wam niestety zafundować cliffhangera, bo już jest 22:30. Cisza nocna niestety, już głęboka. No cóż, będę musiał dokończyć jutro w takim razie. I nawet się cieszę, jeśli oczywiście dokończyć. Może być jeszcze 20 materiałów równie dobrze. Nie wiem, nie przeszedłem jeszcze nigdy tej gry. To jest moje pierwsze przejście tak samo pewnikiem jak częściowo i wasze. Ze mną, wespół. I za to dzięki. Dzięki, trzymajcie się raz jeszcze. Pozdro. Cześć, hej.